Witam bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kuba, to jest Ultimate Team w FIFA 13 na live. Kubka Siasa, tak, już lecę. I tak, oto mój skład. Był przed chwilą jeszcze Puyol z nami, niestety został sprzedany za wolny ciul jeden. Przepraszam, że tak go nazwałem, ale no, takie akcje mi walił, że... Ale dzięki mojemu koledze i kumplowi z klasy Łukaszowi, Kiza okazał się jego zmiennikiem. I trzeba będzie go sprawdzić, więc złaź stąd. Wejdziesz ty. I tak, o której Crysis, nie wiem czy w ogóle będzie. Cześć, 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 siemanko, ja tylko jedną rzecz poprawię, bo jak oczywiście przestawiałem te wszystkie sceny, to mi naprzód wyszedł. Za ile sprzedałeś Puyola? No sprzedaje się. Jeszcze się sprzedaje. Oglądałeś odcinek KSLO. Co to jest KSLO? Właśnie sprzedaję teraz tego pana partyzanta Puyola, proszę bardzo. Ktoś chce kupić, jest do wzięcia za 7400. Sorki, ale nie możesz teraz wytłumaczyć, jak to się przesyła. No klikasz tą swoją transmisję, tamte ustawienia tego twojej transmisji i upload. Pozdrów YouTube od Kuby. No. Pozdrawiam. Czyli pozdrowienia ma, YouTube ma pozdrowienia od Kuby. Daj za kazole Kajehona. Kajehon jest słaby, KSI. No oglądałem, że pewnie, że oglądałem KSI. KSI jest super. David Villa, kup jak uzbierasz kasę z Puyola. No właśnie, jak uzbieram kasę z Puyola, to będzie Villa na atak. Tylko że przegrałem mecz ostatni i to jest chamstwo. Taki wyrównany mecz. Takie mam wyniki teraz. I dobra, startujemy sobie z Ultimate Team. Dalej. No, no, no. Wyszukaj mi zawodnika. Czy jej, czyżby znowu? Pozdrów. Co ja będę teraz pozdrawiał? Boże. Proszę państwa, co mam pozdrawiać? Co da się wyzywać, jejku. Naszą Montreal. No jest naszą Montreal, jest ten. Nie, zagramy w koszulkach Arsenalu. Kup Albę. Albę jest drogi, 30 tysięcy. 30 tysięcy za Albę trzeba dać. Kuba, jak tam z TeamSpeak? Ja nie mam TeamSpeaka. A że ja nie, bo nie gadałem z T-Voltem w ogóle. Jest taki gościu, ma 41 zgrania. Widać, że otwiera paczek dużo. Bo ma złożony taki głupi skład dość, ale... Pozdrów... Tak. Pozdrów bitwy. Dobra. A tutaj mamy szansę, bardzo dużą szansę. Chyba, że gościu jest koksem. I będę miał problem. Granero, Cazorla, no i Abramki. Masz pecha, cheater. Jak cheater? Co ten cheater robi? Powiedz mi. Na razie gram, więc nie wiem, czy on będzie jeszcze próbował zrobić. No to widzisz, Łukasz, nie masz szczęścia. I co on robi? Dlaczego on odszedł w ogóle od gry? Nie, to możliwe, że to jest cheater, bo jakoś tak dziwnie gra. Dobra, powiedz, że... No właśnie, pozdrawiam wszystkich widzów, to jest najprostsze. Dziękuję ci, Zinero. To jest... Tak, to jest cheater. Albo jakiś nubek. Ale raczej to pierwsze. Patrzcie, co ja mogę tutaj robić? On cały czas... Co oni robią? Ej! Serio, tak szczerze mówiąc, co to jest? Po co on w ogóle gra? Żeby psuć komuś zabawę, czy po to, żeby być debilem jeszcze większym, jakim jest? Sprytnie teraz. Czy to wykorzysta? Uderza! Uprzedził interwencję. No i po co? Dlaczego on do tego nie podszedł? Aha! No tak! Czyżbym przegrał? Czyżby wygrałem? Ej, co się stało? Tak by day. Wygrałem! Ej! Wygrałem. Ty masz lagi. Nie powinno być lagów. Mam napisane, kiedy są lagi, a kiedy nie. Ale wygrałem. Tak by the way. Przedaję cały czas. Dobra. Soldado. Do odsku mogę już defensywy pomocników na obronę basket lub Martineza. Ale po co mi defensywny pomocnik, jak nie mam miejsca na defensywnych pomocników? Mogę tutaj jednego z nich się bawić. Kup Fabregasa, tak. Szybki mecz, dokładnie, to był szybki mecz. Nie wiem, za ile basket schodzi, tak szczerze mówiąc. Busket, przepraszam bardzo, wymówę. Sztukaj pomocnik defensywny i to on jest z BBW Barcelona. Tak, oglądałem mecz Polska-Rumunia. Są taki tani.
No nie mam kasy, nie, dlaczego? Mamy jutro klasówkę z fizyki, no to wygraliśmy, nie patrzyłem, tak, wygrałem. Jak jakie wyniki kosztuje Barca Valencia? No nie wiem, no może 4-1 albo 4-2 dla Barcy. Jakoś tak, nie wiem jak to się sprawdzi. Bo jest wolny. Generalnie jest słaby, bo jest wolny. No dobra, spokojnie, to jest, o właśnie, jak jest jeszcze te sieci, marnuje się na ławce, taki ktoś się nazywa Demarcos. Ale Granero kupiłem po okazji. Dobra, chodź. Bierz, nie pytaj, nie mam kasy. Musimy jeszcze rozegrać jeden mecz. Mam nadzieję, że trafię na tego samego gościa, tylko że wygram. A nie przegram. 4-1, no możliwe, że 4-1. Czy to nie jest ten sam gościu? Nie jest ten sam gościu. No, bez zagram czerwonych. O kurde, Łukasz, to chyba jest naprawdę cheater. Chyba tak. To jest cheater, znowu. Teraz dajemy na cheaterów. Cheater time. Nie da się, żeby to nie może dojść do piłki. Dobra, Enrique. To jest cheater. Stawiam. Bo to byłoby za łatwe, jakbym trafił na takich gości, którzy mają naprawdę taki skład. Kuba, zrób mu trollo. No tak, będę mu robił trollo, ale muszę z nim wygrać, nie? Ej, co robi właśnie Balcz teraz na środkowej pomocy? Ej! Co się stało? Jakim cudem tam wszedł? Ja pierdzielę. Nie, co ja zrobiłem? Jaki fail. Jaki fail. Co się działo, czy się by nie patrzyłem? No tak, bo wygraliśmy. Może jednak nie czytuję. No tak, ale z takim składem to co on tutaj robi? Tak szczerze mówiąc. Wyjątkowy brązowy skład, no god damn it. Wiecie, że tak by the way, tak karta Wolskiego z Legii kosztuje 100 tysięcy końców. Tak samo Rasiaka. Ona się pojawia tak, że tak rzadko, dlatego tak tyle kosztuje. Tak szczerze mówiąc, to jest dobre, znaczy to jest głupie, że tak się rzadko pojawia, bo to niby w srebrnych paczkach, nie? Ale może jak teraz gra w Florentinie, to się pojawi jakieś lepsze. Po co ci HW w FIFA? Co to jest HW? Jakoś nie rozumiem. Soldado, gra tego gracza powinna nam dzisiaj sprawić przyjemność. Kazorla, podawaj lepiej. Patrzcie, gościu ma brązowy skład, ale jakoś takiej akcji z... No i Arteta, WH. Co? Nawet się w FIFA... No tak, wszędzie żytuję. Kuba Petra Czecha, no tak. Ale po co mi Petr Czech, jak on jest Czechem? Chyba WH. Ale gol. Polski ma swoją kartę... ma już swoją kartę z Florentiny. No widzisz, no to trzeba ją sprawdzić. Trzeba go kupić. Kupię go. Niech mi się pojął sprzeda. Dobra, spoko. Ostrożnie. Ale brameczka. No dziękuję, chciałem właśnie tak trafić, ale jak mam Mikel Arteta, to nie mogę go marnować, nie? Z daleka umie uderzyć. Jezu, Tejo. Co on tutaj robi, powiedzcie mi? Gościu ma całą brązową drużynę. I co on robi w pierwszej lidze? Kup Valdesa. Kazorla. Witty goal, nie! Nie do niego miał być, ale... Jezu, jaki fail. Baa, goddammit. Petr Czech jest Anglikiem, gra w Chelsea. Petr Czech jest Anglikiem, tak. Petr Czech jest Anglikiem, już to widzę, no. Popisałeś się teraz, Bartek, takim znajomością futbolu, że naprawdę jest Czechem. Ja pierdziesz, troluję pewnie, ale wyjaśnię. Kazorla, dojdź. No broni. Nie patrzyłem, jak był gol, no widzisz. Twoja strata. A był ładny. Podobał mi się. O, blisko. O, Szpakowski. No dawaj, wybijaj to, stary. Petr Czech jest Czechem, dokładnie. Samo nazwisko mówi. No właśnie. Cuba, co się stało? O Jezu, czytam czata, akurat tu mam akcję. No tu mam gościa, który nie jest zbyt, widzę, pojętny w graniu w FIFA, ale powinienem, żeby nie było zaraz failu jakiegoś. Właśnie jak teraz. Arbeloa. Nie.
Lopez. Dobrze. Tak, Xavi przyszedł ci manko. Petrzek jest Polakiem, nie wiecie o tym. Tylko ci karierę Arsenalem zagrasz. Nie, ja ci albo jak skończymy, to będzie albo Crisis, albo będzie, nie wiem, może kariera faktycznie byłaby dobry. Czech ma nazwisko, tak. Czech ma nazwisko i jest Czechem. Jest Czechem, Jezu, co wy, nie wiecie kto... Ja pierdzielę, w Wikipedii se wpiszcie, kto to jest Petr Czech, Jezu. A kto grał w Euro z Polakami, kto bronił wtedy, jak graliśmy z Czechami? No, goddammit. Instaluję Mafię, Kuba, zagrałem multiplayer, nie ma. Nie ma tam multiplayera. Oj, mogłem to przyjąć. W której będzie Crisis, nie wiem. Nie no, jak jest napisane Crisis, to będzie Crisis, nie? Ale... Nie GTA, bo jak będzie GTA... Nikt nie pytał, że jesteś z... Co? Nikt nie pytał, że jesteś z Indii. Kto mu pytał, że jest z Indii? A, nie wiem. Rzeczywiście dobre podanie. Strata w ataku. Jest szansa na kontratak. Ja broniłem, tak sobie ja broniłem. W ogóle fajnie Twitch teraz zmienił te ikonki moderatorów. Bardzo mi się to podoba. A teraz Joaquin. No. Sędzia pokazuje grać dalej. Dlaczego to zrobiłeś? No i co? Patrzcie, strzeli mi bramkę, brązowy skład. Brązowy skład i strzela mi bramę. Kuba, co się stało, że nie mogę odpalić Origina? Nie wiem, ja gram. Ale fail teraz jest popełniony przeze mnie. Co za siulstwo. O, to jest cheater. Czy cheater taki, że jeszcze cheatów nie użył? Ale możesz zaraz użyć. Cazorla! What the fuck? Zagraj lepiej, kurde, nie ty! Mój najlepszy zawodnik. No i Christian to ja wyjaśnił. No mówię, że Wiki nie wiem, co się mogło stać. Że mogę, że nie możesz odpalić Origina. Normalny online mecz z Spartakiem Moskwa. No Spartak Moskwa jest kozacki. Tam gra zawodnik, o którym wiecie, którego lubię, którego mam w swoim arsenalu i który jest bestią. Kupa Dana. Po co mi Adan? Mam Diego Lopeza, który jest bestią. Mam De Gea, który jest leszczem. Znaczy, może normalnie nie, ale ostatnio tam się jak Southampton grał z United, to był leszczem. Popisał się taką interwencją. No ale ogólnie mam De Gea, który no... Akurat w Ultimate Team jest coś dziwnego, bo oni tam się... Oni tam się... Ramkarze są bardzo zrypani. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. O, Cazorla jaki zrobił w Bambuco. Krótki róg. No i frame weszło. Palmą jak dzik pomidory, dokładnie. Golaso, ulala. Rasiak. Takie pytanie zadają ci ty w food. No wygrywasz mecz, ale... Srebrna karta w Orlenzie kosztuje 45 tysięcy. No widzisz, no to idziemy kupić. Farce go może dostanę, ale nie, on ma srebrną kartę, prawda? No tak, 70 ogólnego... Patrzcie, to jest chamstwo. Gra w Legii, miał 68 ogólnego skilla. Idzie do Florentiny, ma 70. To jest chamstwo, bo to jest EA, specjalnie to robi, że w polskiej lidze zawsze ludzie mają obniżone ogólny skill, że tak powiem. To jest chamstwo. Do EA trzeba napisać, trzeba to wyjaśnić. Dobrze, rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Pogubił się obrońca. O, nie dośrodkowałem. Tak, nie do kogo, nawet... Arteta? No i Arteta wyjaśnia wszystko. Nareszcie, Boże, niech ktoś mi się z tym gównem męczy. Kuba, zagramy kiedyś Black Ops 2. No można, to się sprzedał. Dobrze, no i teraz się wkurzy cheat on, dokładnie. Kup Mata albo Torresa, no Mata jest drogi chyba. Mówię chyba, bo nie orientuję się w rynku Maty. Jak wygram pierwszą ligę, mam nadzieję, że wygram, to kupię. Torres mi się średnio przyda, bo wiecie co Torres... Nie lubię Torresa, on jest takim napastnikiem. Dzięki za podanie. U mnie De Gea w składzie Ultimate Team jest OP. No właśnie, u kogoś jest OP, u mnie właśnie Diego Lopez ostatnio był OP, teraz już nie jest OP. Ja zaraz włączę Beast On. Jeżeli... No właśnie, niech spierdziela sędzia. Cazorla. Arteta. De Marcos. O! A powiedz mi, co on robi w tej kurczę lidze? Maty nie warto, no właśnie. No mówię Wiki, że może zagramy w Black Ops 2, no już powiedziałem, mam powtarzać się 3 razy. Montana, Parkers. Dobra, biegnij. W ogóle tak sobie, teraz miałem to ferie, to sobie jakby się nudziło w domu, to sobie oglądałem je do wylata, powiem wam tak. Oglądam któryś raz ten sam odcinek, a śmieszy taki tak samo. Prawda, Miodowe Lata, serial ponadczasowy. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał, czy nie oglądał, czy znacie. No, Lopez. Dobrze.
Dobra, biegnij, biegnij, Cazorla, spokojnie. Tejo, w ogóle to się jest na czasie, bo to taki zastój jest. I ty pisz, albo mi się po prostu czas ściął, bo ostatnio... Jak oceniasz grę Skyrim? No mam Skyrim! Mam, kupiłem. To jest, przypomina mi Lewandowskiego, dokładnie. Dokładnie, Matty Cash. Tak, to jest tak dobre bardzo porównanie. Bo Torres to jest taki Lewandowski, ale Torres więcej osiągnął. Zresztą przekupiony plotkami, Torres to drewno. No właśnie, no dlatego Torres przypomina mi Lewandowskiego. O, soldado, blisko. Nie, bo to rodzina zastępcza. O, o, nie, nie. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca, to ostatnie. Ale z tego przyjechaliśmy mecz. Kup Juan Franza i Mirandę. Kup Ramosa. Nie! Co ja zrobiłem? Tak, wywal mnie. Send off. No i send off. Fuck. Polecam na live TV gry. Gry? Oglądałem z mamą. No właśnie, mi dobra, to jest kodatki serial. Mata nie jest zły. Tak, strzelaj, strzelaj. Ozil przypomina mi Lewandowskiego, ale Ezil po pierwsze jest zwykłym pomocnikiem, po drugie Ezil potrafi rozgrywać. No nie oszukujmy się, Ezil ma jakieś umiejętności. Dobra, Cazorla, bardzo ładne podanie. Ale teraz musiałem soulować, bo mi strzelił bramkę. Ja specjalnie to zrobiłem. Dlatego nie mam do niego pretensji. Kuba świat według kiepskich, tak, to jest... Serial głupi, czyli głupi, on trochę potrafi rozśmieszyć, ale ogólnie nie jest... Znaczy, Polsat ma teraz kryzys, bo on robi jakieś głupie seriale. Ostatnio widzimy jakąś reklamę z Mirosławem Baką, który coś tam reklamuje. TV gry pokazuje, kto ma live. No świetnie, sprytne. Kup Varan, ale Varan jest Francuzem. Wiem, że teraz jest na niego hype, ale nie kupię go, nie mam jak. Nie wiem, czy oglądaliście, nie wiem, czy oglądacie Arohemixa, teraz ma ten nowy kanał Aroezja. I tam zrobił materiał z FIFA. Jaki on tam ma dobry skład, ma Falcao, Benzemę, Songa, Piqué, Puyola, wszystkich ma. Serio, kozacki skład. Soldado, soldado, soldado. Tejo. I nie ma bramki, patrzcie. I jest jeszcze Cazorla? Jest gol, jaka brama. Ezil z drugi Iniesta, Mata kosztuje 18k, mamuśki, no mamuśki też były spoko, Rymaniak, lepszy Varane jest z Francji, no dokładnie, Varane jest z Francji, ja tylko luknę jedną rzecz, żeby nie było jakiegoś mid spina, jest 55 osób, no i prawidłowo, i tak fajnie by było, jakby na każdej grze tak było, nie tylko na FIFA. Varane jest w tym Team of the Week, chyba nie, czy nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, czy jest Varane. Golasso, dokładnie, no dość dziwny gol, szczerze mówiąc. Dobra, ale że takiego typa mi trafiło, kurczę, w pierwszej lidze, to i jej musi to wyjaśnić, bo co on tu robi? Czyli te pewnie, ale nie wiem, czy może musi ten trial na cheat skończył. Czy nie wiem, czy takie coś jest, ale takie to... Ja sobie robię. Nie jest, no właśnie, Łukasz wie... Łukasza, jak ktoś mówi, to on ma rację, z FIFA szczególnie. W FIFA musicie mu wierzyć, bo inaczej... Arteta. Arteta, Arteta, strzel go la stąd! Rykoszet. Biegnij, Marcos. Nie, nie dobiegnij. Bo w derbach dobrze grał Varane. No, bardzo dobrze grał Varane. No, był niby tym piłkarzem meczu, nie? Czy chyba był piłkarzem meczu, tak obstawiam, nie? Że był. No i oczywiście rykoszety. FIFA Love, kup sobie Ribery'ego. Tak, Ribery jest z tej wielkiej piątki najdroższych zawodników w FIFA. Varane, Koksi, Grand Derby. No tak, koksił, koksił. Zobaczymy, jak się zachowa w tych, co będą 30 lutego. Nie, którego będą? Czy 30 lutego, czy któregoś? Nie wiem, nie znam dokładnego terminarzu. Podasz na pustą, jasne. Ale mój Diego Lopez czusty. Kuba, masz Mafię 2? No, mam, teoretycznie. Że miałem. Mam doinstalowaną, o tak. Soldado, soldado. Chciałem robić Mafię 2, ale niestety pan T-Wolf, który, kurczę, miał mu napisać w ogóle, że ci lubi zrobił Mafię, ale dobra. Wiem, jak miłość rządzi. Łukasz kłamie, nie ufajcie mu, tak. Kuba, co ty mi kupiłeś? Coś miałem kupować, Jezu, Bartosz Tarot. Bartek Tarot, jakby zacznę się tak mówić. Ale po pierwsze... A, co ja miałem gadać? Nie wiem. Ej, Kuba, może kupisz Pedro? No, Pedro nie jest zły, ale ja muszę mieć... O, 43 metry, wchodzi ta osoba. Co ty zrobiłeś, FIFO? Ciulerstwo. Ja tego nienawidzę. Chciałem zmienić na tego Santi Cazorle. Tulipa, nie mogę.
Jose Enrique, De Marcos, Enrique wraca, podaje do Mikela Artety, Mikel Arteta wykańcza to, no i jest. I tam mówi, że to wkurza, no tak wiem, co to za Łukaszek? 27 lat Ganderwi, no właśnie, 27 lutego. Kup Teletubisia, będzie koksił, tak. Kupię Lewandowskiego, on będzie bestią. No, nie. Nie dziwię się, że Wolski tyle kosztuje, no bo w końcu on jest droższy niż Lewandowski, nie? Ja od razu mówiłem, że on jest lepszy dla Maskiego, ale ludzie mnie hejcili, ale mówiłem, no i co? FIFA jest tego dowodem. Czyżby rage quitował, czy ma jakieś włączone włącza cheaty, że... To nie był problem dla bramkarza wyzwania. Polecam Pedro, no tak. O, Michał. Kup Davida Silva, gdybyś wiedział, ile on kosztuje. Gdybyś wiedział, ile on kosztuje, to wtedy mogę ci odpowiedzieć. A będą cycki na live. Kogo? Musiałbym jakąś dziewczynę poprosić. Może z mojej klasy, chociaż z mojej klasy nie ma, jak powiem. You know what I mean. No nie, chciałem tak ładnie strzelić, a tu gucio. I wiecie, że ile FIFA pointów jest za 100 zł? Dużo. Kuba, zagramy w multiplayer w Mafię, no, jasne. Tylko najpierw Minecrafta muszę nagrać. Moje cycki, Xavi, tak. Barca dostaje 1-0. No właśnie, jeżeli Barca dostaje 1-0, jak Felicza zaznaczy bramkę, to wygra dużo. To już tak pamiętam takie mecze. Chociaż ostatnio Real też nie popisał wielkim tym, więc teraz, żeby tutaj mnie fanboje Reala nie schejcili, że Real też tutaj piękną Ronaldo bramkę strzelił. Cazorla, nie. Ale strzelił Ronaldo, no nie oszukujmy się, no strzelił, nie? Tylko, że w swojej kwalifikacji tego nie dodali mu tej bramki. No, spadaj. Lewy niby dobry, a na sam to ciota. No tak, Kuba nagram z tą Minecrafta. Tylko muszę zrobić jedną rzecz, muszę sobie zacząć kupić jakiś program do montażu, bo Sony Vegas to jest super! I Frapsa muszę spiracić! Ta, Soldado, strzelaj! Kurna! Gol, będą zyski, będzie Tibia, tak. Nie ma chętnych, każdy chce na zyski na live, no tak. 6-1. Imponujący wynik i całkowicie zasłużony. Gra do jednej bramki. 9 punktów, no i super. Dobra, lub Marcos Rojo, no tak. Czy sprzedał mi się ten? Nie sprzedał, pewnie, że mi się nie sprzedał. Ktoś chce kupić Puyola? 6-7400 jest. To mi się ciekawe, aha, pan Śmietanka. Kto? Nie znam żadnego pana Śmietanki. W ogóle tak, teraz robimy testy. Czy testy? Robimy, za ile kosztuje Puyol. Puyol, pikę najpierw. Pikę, nie, prawy pomocnik. Mi się przy lewy pomocnik to był... 18, 15, 8 tysięcy zakresu. Ale spróbujmy najpierw Wolskiego. Formacja Lacham ten, srebrny. Narodowość Polak, oczywiście, bo Wolski jest Polakiem. Że fut są podpisy. Są to Team of the Year, są tylko piłkarze hiszpańskie. No tak, no. Prostutki Nigerii powiedziała, że jeśli. Oho, ho, trzeba na Nigerii leć. Chyba kiedy Minecraft Unsub, dokładnie. Srebrny, Polska Liga. Serie A. A ten lewy pomocnik, no tak. Polski jest środkowym pomocnikiem. Ofensywnym. Jest! 45 tysięcy, kurczę, troszkę drogo. Ale jeszcze powinny być karty z jak grał w Legii. Liga Polska. Warszawa. Nie ma jeszcze, no dobra. Czyli został sprzedany. Kuba, kończ Ultimate Team. No dobra, Kuba na PS, Pedro na PS3 za 5 tysięcy. No właśnie, coś po ile jest Rasiak. Rasiak? Nie wiem, czy on jest srebrny, ale dobra, dowolny. Liga Polska. Gdzie jest ten? Gdańsk. To jest, on jest napastnikiem. Nie stroje i herby, Boże, zawodnika. On jest napastnikiem, szpica. Jest, patrzcie, kto to jest. Jest, kupiłem go. Kupiłem go. Haha. Tak. Mam go. Jest. Poczekam, aż go nie będzie w ogóle i sprzedam za taką kasę, że kurczę. A,
Mieć Rasiaka w drużynie. To jak kurczę, nie wiem co, no piękne. Dlaczego ten Marcos ma kartkę? A nie, kontrakt mi się skończył. Kogo ja tu mam jakiegoś? Nie mam środkowego obrońcy, super. Przetestuj teraz składowej Crazysa. No zaraz. Niestety muszę wprowadzić jakiegoś lewego obrońcę, bo niestety nie mam kogo. Musi Raul Biol zejść i wejść, tutaj wejdzie Rasiak. No tak, i ma czas wprowadzić cię. A tutaj jest, dobra. Okej, okay. Zejdzie i wejdzie Granero. De Marcosa tutaj, dajmy mu kontrakt, bo on się, wszystkim kontrakty się kończą. Rasiak prawie szybszy od Pujola. Dokładnie. Rasiak szybszy od Pujola, jest to zgranie, super. Mamy Rasiaka, dobra, więc tak, czas na gościa, który pokona wszystkich. Będzie jutro gitar lub mafia. Jutro będzie foot. O ile mi się. Czyli ten odcinek, bo teraz może to wrzucę ogólnie. Ciekawe, kogo na bramkę kupi, jak Valdez. No, no bardzo mam budżet, więc może kupić nawet Neuera. Och, to mi się atak zmniejszył. Dobra. Dawaj. OMG. Uwaga, kogo on tu ma? Oczywiście. Inform Pacini, Robinho, Lamela, Pirlo. Tak, już sobie widzę. Dawaj w Tibie, bo to się kuda, tak. Dobra, Rasiak. Come on. Granero, Tejo. Nie no, gdzie ty podajesz do Rasiaka? Rasiakowi to trzeba, wiesz, dać jak on już jest... Faul. Budara kup jeszcze, nie ma. Nie ma go, bo nie ma drugiej polskiej ligi. Kurde, Ciulu, weź. Kuba, masz The Sims 3? Mam! Tylko nie na kompie zainstalowane, ale mam ogólnie, mam parę dodatków chyba też. Mówię chyba, bo nie wiem, bo nie pamiętam zresztą. Rasiak! Grzegorz Rasiak! O, Lamela jest, Jezu, Pacini! Pacini jest wolny, czyli musieli mu go w inform polepszyć. No teraz świetna współpraca, spójrz. Barca niech kupi Boruca, on jest teraz najlepszy. Nie, żaden szczęsny. No, goddammit, mogłem to wrzucić. Dobrze, Tejo, powalczyłeś, ale nie dojdzie już niestety. Chyba Buka Kuba, tak, Kasiak już się zmęczył. Kuba Kopinto, ale po kim mi... O, dzięki, patrzcie, patrzcie kto jest. Nie, ale strzelił, oddał pierwszy strzał, powiedział, chłopaki, może jestem Rasiak, ale jestem bestią. Ale jestem bestią? Co? Dobra, panu, speeduj. Kazorla, no już Rasiak jest lepszy niż ty. Kurwa, Pankowskiego Czarnowicza, no tak. Chyba, żeby przestali pracować w tym jej. Jej powinna zrobić konkurs na nowego komentatora, zgłosiłbym się bardzo chętnie. I? Kto strzelił bramkę? Mikel Arteta. On już się nagrał dokładnie. Barca Hart, no może kupić Harta, może już kupić Neuera. Co przegapiłem? No mamy Rasiaka na szpicy. Przed chwilą kupiłem Rasiaka. Patrzcie na jego kocie ruchy. Jednak nie jestem brzoną, jestem hebaną, dokładnie. No, Rasiak to heban, sam to mówiłem w szkole, że Rasiak to jest heban. Czemu Kuba... Oni nie dali Howarda Weba, co? A, w sensie takim, no tak, no tak, no możliwe. Arteta, no Arteta jest bestią moim, tylko wolę Cazorle akurat tutaj w mojej drużynie. Znaczy Arteta jest bardziej na strzały z daleka jako, żeby zabezpieczyć trochę tyły też można powiedzieć. Przesuń się Ciulu, Lamela sfaulowany, Enrique. Bestia to Magidi, no Magidi, no pewnie, że Magidi. Magidi to jest, wiesz, koks, który jest niepowtarzalny. Poda, no jasne. Nie umie strzelać, to by kurczę podaje, nie? Ej. On ma Lamelę, niech... No, Kuba 61 osób na live, no i widzisz, jest super, więc czas wystąpić od Twitcha o partnerstwo. Ej, co tak tnie, Ciulu, ogarnij tam Net Areo 2 i lecimy. Rasiak, uwaga, ma 3 gwiazdki z Kili, więc
Ciężko pracuje zawsze ciężko na zespołu. Tak, Rasiak ciężko pracuje. Przyszedł dopiero teraz i już ciężko pracuje. To Szpakowski, skąd masz te źródła? Jestem bardzo ciekawy. Uwaga! Ruleta. Patrzcie! Kto zrobił ruletę? Patrzcie, jest, dobra, jestem, uwaga. No. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Nie jest sama. Mogę chciałem nim iść, no, ale przy tym 41 szybkości. Czy tam nie wiem ile on ma szybkości dokładnie. Brawo, ładny ten spór. Więc jak Rasiak nie będzie go już na linku transferować, to daje go za drugą grubą kasę. Zobaczcie, że on jeszcze ci strzeli bramkę. Się będzie śmiać, śmiejcie się, kurde. Ło, jaka strzał. Musiałem cię pochwalić, Drogba to wybrzenie 53 szybkości. No właśnie, Łukasz mówi, Łukasz się zna. Drogba, on teraz gra w tym niby Szanghaju, ale ma przychodzić do tego Galatasaray, nie wiem czy przeszedł, bo tam jakieś problemy były. Rasiak. Z producentem piwa firmą Veltins. Bo wcześniejsza nazwa, którą jak myślę wszyscy pamiętają, to Arena auf Schalke. Arena auf Schalke. Gdzie pieniądze są za las? No w lesie. Robinho. I kto zabezpieczył? Kto zabezpieczył? Dwunastka, czyli Grzegorz Rasiak. Speeduj mi Arteta. Kogo wybierze Arteta? Czy to wykorzysta uderzenie? No i broni. Witam wszystkich, witam Wasyl. Drogba to już życie kości smoniowej. Dobrze, ale nie musisz spamić. Widzę raz. Dlaczego Rasiak nie wyskoczyłówka jest taka twarda jak dąb? Sam Heban. Mam Rasiaka, Wasyl, to ci muszę powiedzieć. By ciebie nie było. Kupiłem w Rasiaka swojego epickiego składu z Santi Cazorlą, Arbeloą i tymi innymi partyzantami. Granero, Cazorla, nie doszedł do niego. Co tak tnie? Nie powinien cięło w ogóle. To twój internet, przykro mi. Zatrzymany atak. No walcz Arbeloa. No cóż, chyba kupiłeś Rasiaka, tak! Będzie na zmiany, ale teraz gra. W pierwszej jednastce. Rzeczywiście dobre podanie. Właśnie Koksi na szpicy, no właśnie. Ekiza. Faul był. Jest! Jest! Come on! 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 Okej, Cazorla. Ładne podanie. No i ten Joaquin, czym jakąś tam zwie. Kurczę, gościu ma skład Serie A i sobie wziął kiedy Crysis. Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj już będzie. Naprawdę. Mówię, że dzisiaj jesteśmy pochłonięci FIFA. Mogłem napisać może Crysis, ale nie byłem od początku pewien, czy będzie Crysis, tak szczerze mówiąc. Jest dobrze ustawiony, czeka tylko na podanie. Rasiak! Rasiak! Za mocno troszkę naprzykniłem, to moja wina mogła była. Kuba Krysie w trawie, Kuba w której jesteś lidze? W pierwszej jestem. Kup Dudę na bramkę, Dudka chyba. Dudek, co to jest Dudę? A Dudka. FIFA 13 na PS2 jest dobra, tak, jasne. FIFA 12. PS2, oj goddammit. Kuba kup Salomona. Mi też tnie, to masz słabego neta, przykro mi. Muszę ci to powiedzieć, że masz słabego neta. Bo jeżeli komuś tnie, a ja mam napisane kiedy tnie, to przykro mi. Jakby wszystkim cięło nagle, to jest moja wina. Z mojego internetu. Ale jak tobie tnie i tam jednej osobie jeszcze, to jest wina Twitcha lub twojego internetu. I czyli czasami ma takie odpały. Kup matę, grasz na padzie? Tak, gram na padzie. Pad jest super. Pad jest sweet. Pacini. Uwaga, zabezpiecz to. Arbelo, Pirlo. Strzela i Diego Lopez zabezpiecza. Widzę, że Rasiak się pewnie zmęczył po tej połowie, więc trzeba będzie wprowadzić Soldado albo Negredo, który dawno nie grał. Wybiegaj! Patrzcie! No nie, no kurde, stary. Rasiak. Skutecznie dograł do kolegi. No nie jest tak daleka. I patrzcie, widzieliście jaki strzał? Takie strzały dla bramkarza to. Kłakup cio. Nie, a co? Mówię, że ten pierwszej lidze. Nie udało mi się wykorzystać rzut rożnego. Kup Delefu. No właśnie, mówiłem. Barca się tak podnosi. Wolno, ale się podniesie. Za nami rezultat 1 do 0. 1 do 0. Widzicie jak pięknie? Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku.
Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie działo. Zajmuj Rasiaka, pomóż. Nie, on jest w super formie, patrz. Patrzymy na niego, patrzcie jakie tutaj kontrolowanie piłki, główki. Super, Grzegorz. Soldado. Niech razie zostanie to zawodnik meczu, ciężko pracuje, tylko uwaga, nie doceniasz. Dokładnie. Nie zmieni się ich taktyka, myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Dobra, Soldado. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Jestem ciekaw, jak Rasiaka nie będzie nigdzie na rynku. Jestem ciekaw, ile będzie chciał kosztować taka jedna karta, więc jego sprzedam za jakieś może 5 tysięcy, jak będzie jakieś dobra okazja. Jakie staty Rasiaka? No bo to Rasiak, nie? Ale ma i tak więcej zgrazek skilli niż Liuboja, to jest głupota jej. Ale dobra. I ma tyle samo gwiazdek skilli co Lewandowski. Przynagle jest zmęczony zmiana. Ja tu mam pokaz slajdów. No to współczujemy, tylko nie wiem dlaczego. Przynajmniej gra ma ścinki. Ale... Soldado. Podanie do Cristiano Tejo. Rozpędzaj się. Oj, zlamiłem teraz, mogłem podać. Na chamską, no tak, ale... Dobra. Idziemy dalej, Pacini. Ładnie, ładnie to zrobił. Nocerino, albo Nocerino. Nie, Nocerino się bardziej mówi. Nawet Smuda by go nie zdjął. No Smuda nie miał, no Smuda, tak, Smuda szczególnie w tym pierwszym meczu z Czechami, czy z Grekami, tfu, nie z Czechami, z Grekami. No jest taki pokaz slajdów, zaraz to ja mam, przez lagi przy gościa. No bo moje lagi teoretycznie, ale nie, no niemożliwe, bo miały pokazane na swoim programie Open Broadcaster Software, że jest tak coś utracone klatki. Jak są utracone klatki, że są lagi. Ale nie ma czegoś takiego, nie mam żadnych utraconych klatek, więc... I Cazorla i broni, nie broni. Ścina była, ale nie broni. Jest Cazorla, świetnie. Czemu nie lobujesz? No bo po co mam lobować? Kup Delefulu, albo też żona Pereira. Razie jak już się nagra jest zmęczony, zmiana, tak? Lewcy wymiatacze będą najlepsi, dokładnie. Kuba, lepiej gram niż ostatnio, grałem niż ostatnio w FIFA. Dobrze grasz, Savi. Dobrze. Dzięki. Masz Lopez, podbij sobie. Gdzie to żeś strzelił? Soldado. Fuck. Kuba, w której lidze się jesteś? Jak to jest, Jezu Chryste? Kupson, w pierwszej, to jest trolu spamerze. No i Cazorla nie trafia. Ja cię nie usunąłem, to są moderatorzy, ja gram, ja mam od tego modów. Modzi są, żeby usuwać takie modry. Kup se lewego, po co mi lewy? Rasiak już się zmęczył, słuchaj. No Rasiak się męczy, no nie ma co się oszukiwać, nie? Tylko trudno mi go będzie sprzedać. No cóż, będzie w klubie siedział w takim wypadku. Ryzykowna, ale udana interwencja. Podał do partnera. Chłopak też IDP strzelił, nie dodaje tam znajomych. Nie dodaje tam nieznajomych, jest. Nie dodaje tam nieznajomych, goddammit. Już wcześniej mogłeś podawać, stary. Oj, widzę, że gościu nie jest jakimś wielkim koksem, bo mógł o wiele wcześniej podać. Soldado! No i teraz to będzie koksiu na szpicy, no co ja zrobiłem? Kup Adam Jakub. Dokładnie, Adam Jakuba jest pro. Kuba Lopez koksi, no właśnie, Lopez to jest pro. Kuba, że zmarnowałem tego kupcona, bo spamił. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli timeout'cik, wiesz, timeout'cik niebany, bo... No timeout jeszcze coraz więcej osób. No właśnie, to jest dziwne, bo ludzie nie przychodzą, widać, że z mojego kanału YouTube. Albo ktoś po prostu obejrzał... Wracaj, Lopez! Dobrze, dobrze! Jak im to wpadło, ej! Jak to wpadło? Ej, skryptowanie, no bez jaj! Bez jaj! Tak, trzeba mieć umiejętności, trzeba mieć, kurna, talent do gadania. Szpakowski. No, lagi takie, że nawet powtórki z niej nie obejrzę. A, Gaming Kuba, to ty mi pisałeś, tak? Rozumiem, na prywacie. Pytałeś mnie, czy o nagranie. Ja, wiesz, stary, ja już nie gram w BF-a. I nie chcę mi się, żeby nie chcę do tej gry wracać. Zaraz ci odpowiadam na to pytanie, więc raczej nie. O, fuck.
No, kto nam się wolejował, tak, wolejował? Jaki trollo. Kup Gimbusa na bramkę. No tak, Gimbus. Gimbus, wiesz, albo krzywa kanciarza. Fuck! No co zrobiłem tam? Jezu, nikogo tam nie było, wszyscy poszli od razu. Bo masz nada słabego, kto ma nada słabego? Kurde, mol. No dobra, super ofensywny. Czuję, że Rasiaka brakuje. Ale Arteta wyjaśnia wszystko. Kup Madesona, tak. Arteta to kończy po prostu. I żeby wszystko było ładnie, na koniec, żeby taki... Niech tylko przerwie. Ibrahimowicza się kup. Tak, Ibrahimowicz. Wiesz, ile on kosztuje, Kukak, stary. Robinho, tak. Robinho, triki. Dobrze powiedziałeś, Pakowski. Jeden zwód za daleko. Z tym się z tobą zgodzę. Dobra. Enrique, spokojnie. Jak to przeszło, patrzcie. Zrób drugi skład srebrny. Ale po co mam robić drugi skład srebrny? Tak szczerze mówiąc, po co? Nie chcę mi się wydawać kasy na nich. Wolę kupić, nie wiem, za to jakiegoś lepszego zawodnika, obrońcę, nie wiem, Soldado. Soldado! No i co? O! Czyżby Rage Quit? Nie, jednak nie, jeszcze nie Rage Quit, jeszcze nie. No i co, Ciulu? Myślałeś, że wygrasz ze mną? Ze mną? Haha. Tak, tak. No, Soldado, popatrzcie. Spróbował ślizgiem. Świetnie zagrał. Dobra okazja. Na razie Rasiak będzie grzał ławę, ale wejdzie na ostatni mecz pierwszej, na finałowy mecz. Golas, ludzie, ogarnie, spamujcie. Bo srebrny jest pro. No srebrny jest, ale że jaki też, nie? Magidi Spin. Podanie. Co to trik? Podanie. O kurde. No i Lopez. Kuba, da się wygrać na farcie. No tak. Dobra. Uch. Dobra. O, fake shot, Lamelą. No, dawaj. Lopez, koksi mój koksu, świetny jesteś, naprawdę. Bramkarz, dobra, więc mamy, uwaga, szansę, żeby walczyć. Dawaj, Lopez, wypierdzielaj. I niech strzela Soldado. Mogłeś... Tak, bramkarz. Nie brakuje bramkarzowi fantazji. Wyszedł poza pole karne. No i dobra, dupy dałem, bo jakoś się nie... No Soldado, nie wiem, mówiłem, kliknąć X-a, nie? I wtedy by przejęli zawodnicy jego, więc tak... Czy X-a, a przepraszam, się zagrzemieli z tym spadem od PS3. Chyba oglądałeś Polskę Rumunię, tak oglądałem. To znowu jest bramkarz. No i wyszło za boisko. Cholera. No tam Tejo jest jakby co, zabezpiecza to wszystko. Ich przewaga wyraźna, no tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Kuba, ile kosztuje Diego Lopez na PS3? Na PC? Tak, kupiłem go za jakąś niedrogo. W każdym wypadku, bardzo niedrogo. Bardzo niedrogo. Negredo, mam Negredo. Mam Negredo, spokojnie. Kuba, z innym live kup sobie skuteczny Powerade'a i będziesz miał dopalacze, dokładnie. No i ciągle te rzuty... Nie! A dobra, i tak jest koniec czasu i pewnie by to wpadło, ale nie wiem. Wije sobie kup. No tak, wije trzeba będzie kupić. No emocjonujące, nie powiem. No i co? Tu. Utrzymanie w pierwszej lidze. No tak, więc jest utrzymanie. Pozostało mecz w 4. Jest bardzo dobrze. Davida Villa kup. No dobrze, ale czemu się nie sprzedał Puyol? Się obraża.
Szcześniaka, po co mi szczesny? Szczesny. Tak, Rasiak tu już niech sobie idzie. Chcę zobaczyć lewego pomocnika, który nazywa się... Albo wiem, chcieliście Wiję, tak? Tylko nie wiem pod jaką formacją, pozycją gra. 4-4-1-1. Złoty. Hiszpania. BBV. Już minąłem. Nie minąłem, jak ja tam. To teraz. I Barcelona. I teraz zobaczymy, kogo mi z Barcelony. Thiago, Pedro. Jako lewy skrzydłowy. Victor Valdez, Jordi Alba, Xavi. Piqué. Może jednak wybiorę tą formację. LS, napastnik V, ale właśnie on jest pod LS i to jest najgorsze, on nie jest pod szpicę. Trzydzie więcej za V są niektórzy. Co 200 za Pedro. Dele fu. Gdzie on gra? Powiedzcie mi. Gdzie gra? Dele fu. Dele fu, tak to się wymawia, czy jak to się wymawia? Bo innego Enki po prostu samej nie ma w Barcelonie. No nie ma po prostu. Nawet jakbym formację wywalił. Casillas albo Torresa, no. No właśnie, Fabregas jako napastnik? Raczej nie. Barca. Barcie del Feuz. Kto to jest? Barcie. Banujcie typa. Jakieś reklamy. Jakiś nie Polak zresztą, skurczybyk. Barcelona B. A faktycznie, gra tam taki. Tylko jaki on jest z formacji, jak goddamit, nie wiem. Jakiś złoty on jest, czy jaki on jest tam? Nie jest on złoci, dobra. I skąd on jest? Witam wszystkich, którzy przybyli. I jaki on jest z pozycji gra, powiedzcie mi, bo nie wiem, o kogo nam chodzi. O kogo my szukamy, tak ogólnie. Barca B, tak, wiem, że Barca B, tylko że na jakiej pozycji on gra? Gra w Barcelonie Betley, ale już wiem, wiecie? Ja już sam go poszukam. Delefeu. LS, lewo skrzydłowy. Dobra, więc już wszystko się wyjaśniło. Jakiś taki drogi. Napastnik. On jest lewym skrzydłowym, daj. Lewy napastnik, też go można kupić. Szpica. Pod szpicę go nie ma. Jest tylko pod lewym skrzydłem. Formacji może nie tak, ale ich nie ma tutaj pod tą moją formację. Drogi jest nawet, mi powiem. Szybki jest. No wiem, dobrze. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszego live'a. Było bardzo super. Spodziewajcie się jutrzejszego meczu albo Ultimate Team, albo jakiegoś vloga. Jakiegoś vloga właśnie z serii Kublok V2, bo mam wenę na niego i tylko nie wiem, muszę jeszcze obszarić temat, na czym pogadam. Bardzo wam dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Zapraszam na mój kanał YouTube, dla których mnie nie oglądają.